Witajcie, a oto prosty generator na układzie NE555. Podłączamy zasilanie i uzyskujemy przebieg prostokątny. Częstotliwość regulowana jest za pomocą podwójnego potencjometru liniowego, w naszym przypadku od około 300 Hz do niespełna 30 kHz. Zobaczmy, co się stanie, gdy zaczniemy zwiększać napięcie zasilania. Okazuje się, że rośnie nie tylko amplituda sygnału, ale również częstotliwość. Dlaczego tak się dzieje? Aby zrozumieć działanie generatora, spójrzmy na jego schemat. Jest to układ generatora astabilnego, opartego na ładowaniu i rozładowywaniu się kondensatora. W naszym przypadku 22 nanofarady. Przybliżony wzór na częstotliwość generowanego sygnału wskazuje, że częstotliwość zależy jedynie od pojemności oraz rezystancji, która jest sumą rezystancji rezystora 1 kilo i rezystancji ustawionej na potencjometrze. Najpierw następuje ładowanie kondensatora do napięcia równego 2/3 napięcia zasilania VCC. Dzięki zastosowaniu diody stała czasowa zależy tylko od rezystora R1 i pojemności C, a nie zależy od rezystancji R2. Następnie kondensator jest rozładowywany do napięcia równego 1/3 napięcia zasilania. Tym razem wpływ na stałą czasową ma tylko rezystor R2 i pojemność C. Zatem na wypełnienie wpływają jedynie rezystancje R1 i R2 oraz pojemność C. Jeżeli R1 i R2 są równe, tak jak w naszym przypadku, to uzyskujemy współczynnik wypełnienia około 50%. Skąd więc bierze się wpływ napięcia zasilania na stałe czasowe, a tym samym na częstotliwość? Zjawisko to jest związane ze spadkiem pojemności kondensatora wraz ze wzrostem napięcia. Spadek pojemności może wynosić nawet 50%, a co za tym idzie, prowadzić do znacznego wzrostu generowanej częstotliwości. Dokładniej, zjawisko wpływu napięcia na pojemność kondensatora postaram się omówić przy okazji kolejnego odcinka poświęconego właściwościom kondensatora. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzach. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.